Jagoda kamczacka, zwana również jako widziochrzew kamczacki lub suchodrzew kamczacki, jest rośliną pochodzącą z północnej wschodniej Azji. Niektórzy uważają, że jagoda kamczacka jest przereklamowana. Ja myślę jednak, że roślina ta jest jedną z najlepszych roślin owocowych, jakie można uprawiać w ogrodzie. Dlaczego tak sądzę? Po pierwsze, roślina ta wytrzymuje temperaturę do minus 45 stopni, a kwiaty u niektórych odmian nawet do minus 11. Z reguły jest to do minus 8. Nie wymaga ona żadnej ochrony przed mrozem. Po drugie, ma ona stosunkowo małe wymagania glebowe i w przeciwieństwie do np. borówki amerykańskiej nie potrzebuje kwaśnego podłoża. Preferuje pH w zakresie 5,5-6,5. Przed sadzeniem warto wymieszać podłoże ziemią uniwersalną, jeśli nasza ziemia rodzima w ogrodzie jest zbyt sucha, piaszczysta lub jałowa. Po trzecie, jagoda kamczacka jest jedną z pierwszych roślin dostarczających nam świeżych owoców w sezonie. Kwitnie ona wcześnie, tak jak widać, zależnie od odmiany, nie boi się wiosennych przymrozków. Z takiego krzaka w zależności od odmiany możemy pozyskać nawet 5 kg owoców. Warto też dodać, że jagody kamczackie żyją około 35 lat. Należy jednak pamiętać, tak jak w przypadku innych krzewów, o regularnym odchwaszczaniu i nawożeniu co 2-3 lata, stosując obornik lub kompost, a także należy wybrać jej odpowiednie słoneczne stanowisko. Im więcej słońca dostanie, tym słodsze będą owoce. Po czwarte, roślina ta jest odporna na wszelakie choroby i szkodniki, a także na suszę. Jeśli chodzi o tą suszę, roślinę najlepiej ściółkować np. korą sosnową, aby ograniczyć wysychanie podłoża i rozwój chwastów. Wskazówki dotyczące uprawy. Rośliny sadzimy co metr, najlepiej żeby były różnych odmian. Ja tu mam tak mniej więcej co metr. Trzeba, należy pamiętać właśnie, żeby wsadzić krzewy, które należą do różnych odmian, które kwitną o podobnym terminie. Tak, żeby nie było, że one się różniły terminem kwitnięcia. Cięcie wykonujemy dopiero w wieku 5 lat. Jest to cięcie odmładzające. Jagody te, jak się domyślacie, są bardzo zdrowe. Należy jednak szybko je spożyć lub przetworzyć na dżemy, soki lub po prostu wysuszyć. Z reguły źle się przechowują, są jednak odmiany, które owoce są bardziej trwałe. Podsumowując, jagoda kamczacka nie jest może tak smaczna jak borówka amerykańska, ale ma ona takie małe wymagania, że warto znaleźć miejsce dla paru krzewów w swoim ogrodzie. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i do usłyszenia w kolejnym. Jeśli chodzi o odmiany, ja nagram osobny materiał o tym. Także na razie, cześć.